Zlekceważyliśmy pierwszy przetarg na modernizację ośrodka Hutnik z jednego prostego powodu. Wprawdzie otrzymaliśmy dwie oferty, ale przekraczały nasz szacunek, przekraczały kwotę, którą zarezerwowaliśmy na realizację tego zadania i nie mogliśmy po prostu wybrać tego wykonawcy z uwagi na to, że nie dysponowaliśmy środkami finansowymi na realizację tej inwestycji w takiej kwocie, jakiej sobie życzyli wykonawcy. Od poniedziałku szukamy nowych wykonawców. Zmodyfikowaliśmy warunki udziału w postępowaniu tak, by zachęcić większą ilość wykonawców do składania ofert. Zmniejszyliśmy też takie rygory, jeśli chodzi o dostarczenie konkretnych dokumentów, też oczywiście na korzyść potencjalnych wykonawców. Ponadto chcemy utrzymać termin zakończenia prac